10 największych trzęsień ziemi w historii. Trzęsienie ziemi w Indiach. Trzęsienie ziemi miało miejsce 15 sierpnia 1950 roku na pograniczu stanu Assam w północno-wschodnich Indiach i Tybetu. Jego siłę ocenia się na 8,6 magnitury. W wyniku wstrząsu zginęło co najmniej 1526 osób. Trzęsienie ziemi wystąpiło o godzinie 19:39 czasu lokalnego. Wibracje o największej intensywności zarejestrowano w indyjskim stanie Assam. Tam doszło do największych zniszczeń i przekształceń krajobrazu. Prawdopodobnie właśnie dlatego, mimo że samo epicentrum mieściło się już po stronie tybetańskiej, trzęsienie to częściej utożsamiane jest z Indiami. Intensywność stopnia X zarejestrowano też w miejscowości Pasighat. Trzęsienie wygenerowało liczne, bardzo duże i obejmujące rozległe powierzchnie zboczy gór osuwiska. Trzęsienie ziemi spowodowało ofiary śmiertelne i straty zarówno w Indiach, jak i po stronie Chin. Liczba ofiar w zależności od źródeł waha się od 1526 do 1530. Nie ma jednak pewności, czy w wartości te zostały wliczone przypadki śmiertelne po stronie chińskiej oraz pośrednie ofiary trzęsienia, które utonęły w wyniku przerwania tam na rzekach zablokowanych uprzednio osuwiskami. Trzęsienie ziemi na Alasce miało miejsce 3 grudnia 1965 roku. Pozostaje jednym z największych kiedykolwiek zanotowanych przez sejsmologów. Osiągnęło magniturę 8,7. Wystąpiło w archipelagu Wysp Szczurzych. Trzęsienie ziemi wystąpiło 3 lutego o godzinie 19:01 czasu lokalnego. Jego siłę obliczono na 8,7, tak jak wcześniej wspomniałem. Zniszczenia materialne spowodowane trzęsieniem ziemi ograniczyły się do uszkodzeń w infrastrukturze regionu. Na wyspie Adak w wyniku wstrząsu w murach wielu budynków otworzyły się szczeliny. Wstrząsy spowodowały wystąpienie fal tsunami o wysokości ponad 10 metrów. Fala ta uderzyła w wybrzeża wyspy Szemja, jednocześnie powodując niszczącą powódź na wyspie Amchitka, gdzie koszt zniszczeń oszacowano na 10 tysięcy dolarów. Trzęsienie ziemi w Ekwadorze, rok 1906. Miało to miejsce 31 stycznia i trzęsienie ziemi spowodowało zniszczenia i ofiary śmiertelne zarówno w Ekwadorze, jak i w Kolumbii. Szacuje się, że życie straciło tam ponad 1500 ludzi. Było to szóste pod względem siły trzęsienie ziemi w historii. Wstrząsy wygenerowały fale tsunami obserwowane na całym zachodnim wybrzeżu Ameryki Środkowej, na Hawajach, w Japonii czy nawet San Francisco. Do hawajskiego Hilo żywioł dotarł 12,5 godziny po wstrząsach. Nagły przypływ zakrył nadbrzeże w krańcu jednej z ulic, podobnie jak tory kolejowe prowadzące do samego miasta. Tsunami wdarło się także w kanały połączone z rzekami. Trzęsienie ziemi w Chile. Trzęsienie ziemi o magniturze 8,8, którego epicentrum znajdowało się pod dnem oceanu na głębokości 35 km, około 8 km od wybrzeża Chile. Do trzęsienia doszło 27 lutego 2010 roku o godzinie 3:30 czasu lokalnego i trwało 30 sekund. Po głównym wstrząsie nastąpiły wstrząsy wtórne, najsilniejszy o magniturze 6,2. 11 marca 2010 roku nastąpiły dwa wstrząsy wtórne o magniturze 7,2. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na świecie od 2004 roku i piąte najsilniejsze od 1900 roku. Trzęsienie było skutkiem zderzenia się dwóch płyt tektonicznych. Płyty te zderzają się w tempie około 8 cm rocznie i jest to jedna z największych prędkości zderzeń płyt na Ziemi. W czasie trzęsienia płyta Nazca zanurzyła się pod płytę południowoamerykańską. Skały przesunęły się względem siebie na odległość do 11 metrów. W Chile pozrywane są linie energetyczne i telefoniczne. Zamknięto lotnisko międzynarodowe w Santiago. Nieczynne zostały również kopalnie miedzi. W jednym z miast około 500 000 domów zostało poważnie uszkodzonych. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 525 osób. Ponownie trzęsienie ziemi w Chile, jednakże w 1838 roku. W dniu 13 sierpnia 1868 roku o godzinie 21:30 w pobliżu Arica doszło do trzęsienia ziemi o sile 8,5 w skali Richtera.
Trzęsienie ziemi było odczuwalne również w miastach Tokna, Melendo czy Arequipa. Na skutek trzęsienia zginęło 25 tysięcy osób. Tsunami spowodowało szkody na Hawajach. Trzęsienie ziemi na Kamczatce. Na rosyjskiej Kamczatce miały miejsce dwa bardzo silne wstrząsy. Jedno z najsilniejszych, zanotowane 4 listopada 1952 roku, wyniosło 9,3 w skali Richtera. Na temat ofiar śmiertelnych niewiele wiadomo, jednakże wiadomo, że trzęsienie ziemi wywołało falę tsunami. Trzęsienie ziemi w Tohoku. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 9, które nastąpiło 11 marca 2011 roku o godzinie 5:45 czasu lokalnego w północno-wschodniej części Japonii na wschód od miasta Sendai. Spowodowana trzęsieniem ziemi fala tsunami uszkodziła elektrownię atomową w Fukushimie, powodując najdroższą katastrofę naturalną w historii. Nosi ona także nazwę Wielkiego Trzęsienia we wschodniej Japonii, czy też krótko trzęsienie ziemi w Tohoku 2011. Trzęsienie ziemi miało miejsce 11 marca 2011 roku. Hipocentrum położone było pod dnem morza około 130 km na wschód od półwyspu Oshika na wyspie Honshu na głębokości 24 km. Siła magnitudy uczyniła z niego największe trzęsienie ziemi w Japonii od 140 lat oraz czwarte co do wielkości na świecie. Główny wstrząs był poprzedzony serią mniejszych o maksymalnej magnitudzie dochodzącej do 7. Na minutę przed największym wstrząsem specjalny japoński system ostrzegania odbierający sygnały z około 1000 sejsmografów na terenie kraju spowodował nadanie informacji ostrzegawczej. Ciągle nie ma ostatecznych danych na temat liczby ofiar kataklizmu. Według informacji opublikowanych w 2019 roku w wyniku trzęsienia ziemi zginęło 15 898 osób, a 2531 wciąż uważa się za zaginione. Liczby te zmieniają się jednak nadal i liczba ofiar może dalej rosnąć. Prawdopodobnie wiele ciał zabrała ze sobą cofająca się do oceanu woda, co znacznie zmniejszyło szansę na odnalezienie ich. Zagrożonych okolic ewakuowano ponad 400 tysięcy osób. W całym kraju na skutek wstrząsów doszło do automatycznego wyłączenia co najmniej 4 spośród 54 wszystkich japońskich reaktorów jądrowych z 22 elektrowni atomowych. Bezpośrednio po trzęsieniu w budynkach elektrowni atomowej Onagawa położonej w regionie Tohoku wybuchł pożar. Według raportu NISA pożar dotyczył piwnicy budynku turbin i został ugaszony o 22:55. 11 marca 2011 roku w elektrowni jądrowej Fukushima doszło do serii wypadków jądrowych, które doprowadziły do ogłoszenia alarmu atomowego i ewakuacji ludności z rejonu obiektu. Trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim w 2004 roku. Podwodne trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,1, którego hipocentrum znajdowało się około 30 km pod dnem Oceanu Indyjskiego w pobliżu zachodniego wybrzeża północnej Sumatry na południowy wschód od Banda Aceh. Główny wstrząs nastąpił 26 grudnia 2004 roku o godzinie 1:58 czasu warszawskiego, czyli o 7:58 czasu lokalnego. Według sejsmologów było to trzecie pod względem siły trzęsienie ziemi od 1900 roku, od kiedy to prowadzi się ciągłe obserwacje sejsmiczne. Trzęsienie ziemi wywołało falę tsunami, która najpierw dotarła do wybrzeży Indonezji, w ciągu kolejnych kilku godzin uderzyła w wybrzeże kilku innych państw Azji Południowo-Wschodniej, a później także Afryki. Największe zniszczenia tsunami spowodowało na wybrzeżu Indonezji. Zanotowano 230 tysięcy ofiar śmiertelnych. Trzęsienie ziemi na Alasce, czyli trzęsienie wielkopiątkowe. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,2, które nawiedziło południową Alaskę 27 marca 1964 roku. Epicentrum tego drugiego najsilniejszego w historii wstrząsu sejsmicznego znajdowało się w Zatoce Księcia Williama. Trzęsienie oraz wywołane przez nie tsunami zabiło 131 osób. Straty materialne oszacowano na 300 milionów dolarów. Wstrząs trwał około 3 minuty. Siła wstrząsu była tak duża, że doszło do znacznych przekształceń powierzchni Ziemi.
fala tsunami wywołana przez to trzęsienie ziemi dotarła do wybrzeży Kanady i Stanów Zjednoczonych, niszcząc wiele nadbrzeżnych miejscowości. Trzęsienie ziemi w Chile w 1960 roku, czyli wielkie trzęsienie chilijskie o magnitudzie 9,5, które nawiedziło południowe Chile 22 maja 1960 roku o godzinie 15 czasu lokalnego. Trzęsienie to uznane jest za najsilniejszy wstrząs odnotowany w dotychczasowej historii pomiarów sejsmicznych. Dzień wcześniej odnotowano serię wstrząsów wstępnych. Wstrząs wywołał falę tsunami, które uderzyły w wybrzeże południowoamerykańskie. Trzęsienie ziemi wywołało również osuwiska. Trzy duże osunięcia ziemi doprowadziły do zablokowania przepływu rzeki San Pedro oraz znacznego podniesienia poziomu jednego z jezior. Swoje domy straciło ponad 2 miliony osób, zaś zginęło 1655 osób. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!